Ten film pokazuje, skąd można pobrać program RFM6 i jak go zainstalować. Jako przykład zainstalujemy 90-dniową wersję trial. Informacje na temat naszego oprogramowania można znaleźć w zakładce Produkty na naszej stronie internetowej. Klikamy RFM6, aby otworzyć stronę produktu. Ta strona zawiera wiele informacji na temat programu, które są podzielone na zakładki. Zakładki można znaleźć w menu po lewej stronie. Klikając poszczególne okienka po prawej stronie możesz skontaktować się bezpłatnie z naszym działem wsparcia technicznego, zakupić program RFM i pobrać pełną 90-dniową wersję trial. Wersja trial pozwala na testowanie funkcji programu przez 90 dni bez żadnych ograniczeń. Klikamy przycisk Pobierz w polu wersja trial programu RFM6, wypełniamy formularz online i możemy od razu rozpocząć instalację. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta użytkownika Delubal, zostanie ono utworzone automatycznie po wypełnieniu formularza online. Dane dostępowe otrzymasz drogą mailową. Jeżeli posiadasz już konto Delubal, możesz zalogować się do programu za pomocą już istniejących danych dostępowych. To konto jest wymagane do zalogowania się do programu RFM6. Nasze programy są wyposażone w system autoryzacji online oparty na kontach Delubal, który umożliwia nieograniczone korzystanie z oprogramowania na całym świecie. W międzyczasie pokażę, gdzie można znaleźć instrukcje obsługi oprogramowania. Na naszej stronie internetowej w sekcji Pliki do pobrania i informacje klikamy Instrukcje online. Tutaj znajduje się spis wszystkich instrukcji do naszych programów i wystarczy kliknąć tę, która jest potrzebna. Instrukcje online są podzielone na rozdziały i zakładki. Korzystając ze struktury drzewa po lewej stronie, można rozwinąć żądany rozdział i zobaczyć jego zawartość. Dalej znajduje się przydatna funkcja wyszukiwania, umożliwiająca szybsze znalezienie określonego terminu. Przed instalacją należy upewnić się, że posiadasz uprawnienia administratora. Instalację rozpoczynamy od dwukrotnego kliknięcia pobranego pliku. W oknie startowym wybieramy żądany język, a następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami kreatora. Po wyświetleniu prośby o zdefiniowanie ustawień szablonu należy wybrać język i region. Opcja ta decyduje o wstępnych ustawieniach norm, materiałów, przekrojów i jednostek. Po zakończeniu instalacji można zalogować się do programu RFM przy użyciu swoich danych użytkownika. Konfiguracja licencji pokazuje, które moduły zostały objęte licencją. Nowością w programie RFM6 jest również Delubal Center. Delubal Center umożliwia, między innymi, zarządzanie projektami i plikami modeli w jednym miejscu. Informacje o szczegółach oraz grafiki ułatwiają zarządzanie wszystkimi modelami w celu szybkiej realizacji zamówienia. Ponadto w Delubal Center znajdują się dane klienta, w tym dostępne licencje i moduły dodatkowe. Kategoria Mój Delubal umożliwia zarządzanie w jednym miejscu danymi klienta, takimi jak adres, dostępne licencje i rozszerzenia. Ponadto, można przejść bezpośrednio do strony internetowej Delubal, aby dowiedzieć się o nowościach, uzyskać dostęp do usług online, takich jak GeoZone Tool, oraz skorzystać z bazy danych FAQ. Taki sam układ znajduje się na stronie internetowej po zalogowaniu się przy użyciu danych użytkownika. Pomyślnie zainstalowaliśmy program RFM6 i możemy rozpocząć kurs online. Dobrej zabawy!